Najbardziej uzdolnieni młodzi polscy muzycy smyczkowi grają w Lusławickiej Orkiestrze Talentów u samego Pendereckiego. Jaworznianka, 14-letnia skrzypaczka Emilka Szłapa w 2015 i 2016 roku uczestniczyła w drugiej edycji programu tej wyśmienitej orkiestry. Projekt zakończony nagraniem płyty, którą wyprodukowała wytwórnia Dux, to jedna z największych niezależnych polskich wytwórni płytowych. Mieliśmy bardzo rozbudowany program, m.in. Antoniego Vivaldiego, Józefa Haydna i wiele innych. Był to program dla najbardziej uzdolnionych smyczkowców z całej Polski. Bardzo się cieszę, że należałam do tej orkiestry, ponieważ dużo się nauczyłam, przede wszystkim obycia ze sceną i granie grupowe. Pracowaliśmy pod kierunkiem wspaniałej pani Moniki Bachowskiej, która przekazała nam swoją wiedzę i zawsze nas wspierała i dużo nas nauczyła. Każdy zlot, nasz zjazd był ukończony dwoma koncertami. Większość koncertów zagraliśmy w sali koncertowej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Bardzo się cieszę, że otrzymałam naszą płytę, bo nie mogliśmy się już na nią doczekać.